którym się nie spodziewamy, bawimy się w najlepsze. Do naszego domu wkradają się, jak gdyby nigdy nic, podstępne kreatury. Za chwilę je zobaczycie. Uwaga, tylko dla widzów o mocnych nerwach. No, Ania, bawisz się? Tak. Tu ustawiamy krzesła, rozłożymy prześcieradło, będziemy puszczać film. Popcorn gotowy? Tak jest. Niezdrowe napoje gotowe? Tak jest. Efekty pirotechniczne są? Są. Ej, Arek, a my przypadkiem nie mieliśmy posprzątać tego pokoju? Dzień dobry, nazywam się Leniuch i przyszedłem po to, żeby z wami poleniuchować. Przypomniałam sobie, że mama mówiła: pościelcie swoje łóżka, pościerajcie kurze, a potem będziecie mogli na spokojnie zjeść popcorn i w nagrodę napić się coli. No, też sobie przypomniałem. No, ale chce się wam? No, nie. To zobaczmy film, a może potem ewentualnie posprzątamy. Albo i nie. Super pomysł. No nie wiem. Ale Aniu, po co sprzątać, jak za chwilę i tak będzie nieporządek? Co tydzień sprzątacie, prawda? To jak nie w ten, to w kolejny. A film przecież sam się nie zobaczy. No racja. Super, to oglądamy? Tak, puszczaj. Ale się zmęczyłem. Komu popcornu? Ja poproszę. A komu napoju? Bardzo chętnie. Godziny i wszyscy zasnęli. I wtedy mogłem zadziałać ja, pan nieporządek. Działam zawsze po cichu, nikt się mnie nie spodziewa. Widać tylko efekty mojej pracy. Moja robota skończona. Teraz po cichu mogę się oddalić. Przyłapałam cię na gorącym uczynku! O nie, to znowu ona, to super mama! Aresztuję cię za sianie nieporządku i rozleniwianie moich dzieci! A może się jakoś dogadamy, może ty też sobie odpuścisz sprzątanie w domu. Nieporządek może być fajny! Chybaś oszalał! Chcę ci tak ciągle sprzątać, tak ciągle dbać o te dzieci. Przecież możesz sobie odpuścić. Razem pooglądać filmy i ponudzić się zamiast pracować. Pooglądamy filmy, poleniuchujemy, ale najpierw trzeba to wszystko ogarnąć. Gdybym ja o tym nie pamiętała... No właśnie, gdyby super mama o tym nie pamiętała, mielibyśmy dużo łatwiej. Znów nam się nie udało. A pan Obrazowski mówił: nie zadziałajcie super mamom, nie macie szans. No to teraz do roboty. Niech nam pani tego nie robi. Może w końcu też się czegoś nauczycie. Mamo, przepraszamy, nie posprzątaliśmy tak, jak obiecaliśmy.
Zapomnieliśmy. Dzieciaki, tym razem wam się udało, ale następny raz, gdyby zaatakowały was domowe potworki, szybko przyjdźcie do mnie, ja wam pomogę. Bo mama jest najlepsza. A po wszystkim obejrzymy film i zjemy ciasto z naszymi domowymi potworkami, które wcale już nie są domowymi potworkami. Super pomysł! I wszystko dobrze się skończyło. Przyszedł pan Gniew, pan Obrażalski, pan Płaczek, pan Bokser i wszyscy zjedliśmy ciasto z okazji Dnia Mamy. W filmie wystąpili Nel Sikora jako Ania, Alicja i Miołek jako Arek, Emilia Żarska jako Pan Nieporządek, Kamil Adamus jako Super Tata i Magdalena Koziak, Super Mama.